mieści się w tekście pana Tadeusza, ale bardzo ściśle go dotyczy. Przeczytam państwu, bo być może, że tą książeczkę, czyli te 10 fragmentów pod tytułem Strofy odnalezione, kiedyś będę mógł też zaprezentować w całości. Ten wiersz, ten wiersz, który czytam, jest to opowiadanie mrówki. Chodzi o opowiadanie mrówki tej, która zabrnęła w koronki Filomena. Pamiętają państwo, bo to chyba najpewniej czytany fragment pana Tadeusza. Więc ta mrówka spisała swój pamiętnik. Udało mi się do niego dotrzeć. Owad, który w koronki zabrnął tej meny, palcami Tadeusza schwytany, łownymi, rzucony na murawę, lek pomiędzy zioły, srodze poturbowany, a jednak wesoły. Podkręcił czułki w górę, jak gerwazy wąsa, i do mrowiska ruszył w podskokach i pląsach. Że z tak bliska się z damską zapoznał bielizną, czuł się niemarną mrówką, a niemal mężczyzną. I w tym to stanie ducha wkroczył na mrowisko, bo od świątyni Dumań było doń dość blisko. Tu go ciżba kamratów kołem otoczyła i każde słowo ducha uważnie łowiła, a umiał opowiadać i słowy, i gesty, jakby podglądał mowy rejenta Bolesty. Dama prawił, urodą moją poruszona, nie stawiała oporu, użyczając łona. Ma pierszczoka jej rozkosz wyraźną sprawiła, bo kochanka dosłownie na trawie się wiła. I kto wie, czy nie doszłoby tam do poczęcia, lecz brutalny rywal pozbawił mnie szczęścia, gdy po zaciętej, chociaż krótkiej walce, darowałem mu życie i puściłem palce. Tak, pomimo mizernej na oko postury, wszedłem jako bohater do literatury.